dobry, kolejny dzień. Panie i panowie, dziś spod hotelu Crystal Mountain w Wiśle. Pozytyw się kończy powoli, to jest ostatni dzień, kiedy widzimy się z uczestnikami, ale nie mogło zabraknąć tego samochodu na pierwszym planie. W roli głównej dzisiaj bohaterem filmu Dodge Viper piątej generacji. Marcin, jeden z uczestników Pozytywa, ale przede wszystkim znany jako Czuci. Z moich ostatnich materiałów grudniowych. Dziś skrzyknęliśmy się rano. Marcin, wstałeś czy nadal pijany? Wstałem, dobra, nagrywamy, nagrywamy. Widzisz to? Widzę to. Tu, między splitterem a betonem, kostką jest jakieś... 8? Nie, 8 to za dużo. Tu jest jakieś 6. Na wolnych obrotach brzmi bardzo spokojnie. Nie będziemy go teraz gazować, ale... Już pierwszego dnia, jeżeli cofniecie się do pierwszego materiału z Positive Ways, tam na moment podpiłowaliśmy go trochę. No i brzmiał tak, że trzeba było odejść. Idę spisać testament. 3500 obrotów i on strzela z wydechu. Głośny jest, bardzo głośny. Jezu, ja się spocę. Ja już jestem spocony. Spocę się tak, jak... Jeżeli wyjdziemy żywi z tego samochodu, ja będę się naprawdę cieszył. Dobra. 725 koni i manual. I teraz mamy 4000 i nagle jak jest pod podłodze, dwójka. To jest feeling zajebisty! Ja mam przerażenie jestem, w oczach. Jestem inny. Dzisiaj na materiał jestem inny. Jestem taki... Kurde, teraz już będzie z górki. Za nami jedzie moja dziewczyna w ramię. Jak chcesz, możesz się zamienić. Ja sam poprowadzę bez problemu, ale nie gwarantuję, że wam nie ucieknę. Co cię skłoniło do zakupu tego samochodu? Czysto biznesowo, czy chciałeś mieć zawsze Vipera, czy po prostu trafiła się okazja? Nie kocham tego samochodu tak jak ty, na zasadzie Vipera. Nie będę ukrywał, że nie wiem, Dream Car czy coś tam. A jak ci pokażę... No... Nie, nie, hamuj! Zajebiste to jest! Dwóch dorosłych chłopów, którzy tak przeżywają taką zabawkę. A wiesz, że on ma launch control? Nie podpuszczaj! Nie wierzę, że ci to powiedziałem. Zerwało trakcję. 100 na pierwszym biegu. Ale nie wyłączyliśmy trakcji, dlatego nam zeszło z obrotów przy launchu. Jak strzeliłem ze sprzęgła. Drodzy widzowie... Nie róbcie tego w domu! I nie odbierajcie mnie aż tak źle. Naprawdę zapraszam na prawy fotel. Kto do mnie podejdzie, przewiozę go. Ale rzadko, nie tak jak ty. Rzadko które auto robi na mnie takie wrażenie. Stajmy na chwilkę na poboczu. Ochłoniemy. Na moje życzenie ta przerwa, ale to co sprawiło, że zatrzymałem się w tym miejscu, to jest twarz Marcina, która zbladła. Myślałem, że ja jestem pojebany, jeśli chodzi o jazdę, ale kurwa, ty dojebałeś, kurwa. Sprzedasz mi kiedyś ten samochód, ja to czuję. Ja to czuję, że to będzie moje auto. Zakochałem się w nim po uszy. Nie, Buczo, proszę cię, bo kurwa, wyjdę na twoim materiale na gościa, który się zesrał w Viperze. Ale myślę, że każdy na twoim miejscu by tak samo reagował. Nie, na prawym fotelu są takie odczucia pojebane, na prawym, wiesz. To było do 6000 obrotów. Bardzo cudownie brzmi. Na spokojnie sobie ruszymy. Dyfuzor sztywniutki, ale mimo wszystko bardzo pomocny przy docisku, przy odprowadzaniu powietrza. Ta lotka jest większa od mojego przedramienia. To jest coś niesamowitego. Ja pierdzielę, stary. Zabierasz ty żonę na randkę? Viperem? Słuchaj, jeszcze żona nie jechała. Stołem musi być ten spoiler, chociaż troszeczkę się zsuwa, ale jest regulowany. Można regulować, tak. Niesamowite, wielka decha. Snowboardowej takiej nigdy nie mieliście. Zobaczcie, jak wielkie, szerokie kapcie ma ten samochód. To jest moja ręka. A to jest cała opona. Wyloty powietrza. Czuć tutaj bardzo, bardzo ciepłe powietrze. Wy go nie czujecie, ale ja dłużej tu nie wytrzymam. Wszystko to... odprowadzane powietrze z silnika. Taka ciekawostka, że nie da się nie oparzyć tym elementem, bo tutaj jest wydech, który jest tak nagrzany. Za każdym razem, kiedy wchodzicie do auta, tutaj tracicie włosy na nogach. Powiedz nam coś więcej o tym samochodzie. To jest jeden z pięciu na całym świecie. Jeden z pięciu na świecie, zrobiony przez Hennessy. Dlatego model się nazywa Venom 700R. A wiesz, na potwierdzenie jest plakietka. Kurwa, ta plakietka jest droższa niż samochód, że ona tu jest.
numer 1, 725 koni, zbudowany w Teksasie. W Teksasie, USA, ok. To jest wersja SRT GTS. Na drugim biegu 110. No pierdolę. Dobry temat, co? Ja już się popuściłem prawie. Przeklinam, aż mi głowa rozwalała. Wiesz co, nie będę ściemniał, że to nie wiem, dream car tak jak Lambo, wiesz, że Lambo musiałem mieć, marzyłem o tym, nie, o Viperze nie, to jest czysty przypadek, chociaż jest fajnym samochodem. Spodziewałem się, że będzie zupełnie gorzej, nie, jak wiesz, jak to Amerykańcy się nie prowadzą, coś tam, ale sam widzisz, on się przeprowadzi, naprawdę. No ja wiem to. Nadal jest to Amerykaniec, który ma, nie ma klatki, tak, w sensie nie ma monokoku czy coś, więc nie jest tak bezpiecznym samochodem jak Lambo. Pomimo, że masz strefę zgniotu ogromną w razie czego, tak, z przodu. No bo masz... Nie zanudzaj już! Nie, kurwa! Wiesz co? Ja cię jeszcze zbukam. Nie. Najwyżej go odkupię! Nie, ja wysiadam, kurwa! Nagrywaj już! Kocham cię, Marcin! Kocham cię, Marcin, a to był tylko trzeci bieg. Ja idę do twojej dziewczyny. Ej, zostajesz tutaj. Ten silnik sobie wyłączymy na chwilkę. Otworzymy. A, znowu się oparzyłem. Musicie bardzo na to uważać, już drugi raz wam o tym mówię. Straciłem kolejne kilka włosków. Otworzymy sobie maskę. Zupełnie inaczej niż w normalnym samochodzie w ogóle. Tak, i od drugiej strony. Na zewnątrz, nie? W tym miejscu się otwiera. Podnosicie tą wajchę. I tak wygląda silnik. Słuchajcie, 8,4 litra V10. Te silnika, wolnoscence, te silniki mogłyby pociągnąć ciężarówkę. Naprawdę, mocne jednostki. Jeszcze są tacy ludzie, w Ameryce szczególnie, którzy wciskają twin turbo do tego samochodu. To już w ogóle, no tam 1800-2000 koni. Zobaczcie, jakie szerokie przednie koło. Całe zawieszenie widać. No, dla fanów motoryzacji to jest naprawdę gratka. Naprawdę, to co teraz widzicie jest szaleństwem. Ale sztos. Zajmie tu obszar obecnie, wiesz? Nie obetrzemy, bo nie będę cisnął. Jesteśmy w górach, w Wiśle i nie ma innej opcji, żeby się rozpędzić do 350 na godzinę. Ilu? Bardzo chętnie bym chciał pokazać wam w tym samochodzie maksymalne przyspieszenie. Ja się boję prędkości. Naprawdę. Dzisiaj dasz radę. Zaufaj mi. Trójka. Bo zrobiło nam się żółte i zielone i czerwone światło, ale to na spokojnie. Ja naprawdę też uważam, bo można to inaczej odebrać na fotelu pasażera, ale ja naprawdę odpuściłem gaz przed zakrętem, bo nie wiedziałem, co jest za zakrętem, pierwszy raz tu jestem. To też nie jest tak, wy możecie myśleć, że ja szaleję i rzeczywiście tak jest, że szaleję sobie za kółkiem, ale wszystko, moim zdaniem, wszystko jest w granicach takiego jeszcze zdrowego w miarę rozsądku. Aczkolwiek mimo wszystko jest ekstremalnie, patrząc po Marcinie. Wow, kurde, ale mi zrobiłeś dzień. Nie wiem, czy mi gorzej po wczorajszej imprezie, czy pojeździe z tobą. Myślałem, że dzień dziecka był tydzień temu, a to dzisiaj. Zrobiłeś mi niesamowity dzień dziecka, Marcin. Bardzo ci dziękuję, że mogłem się z tobą przejechać. Cieszę się, że sprawia ci to radość. Słuchajcie, wow. Kurde, jakbyś był gdzieś poza autem, jakbym był sam w tym samochodzie, to pewnie bym się teraz wzruszył. Bo to są takie momenty, ja taki jestem trochę. Ja pamiętam, ile razy z tobą rozmawiałem o Viperze. Zawsze wypowiadałeś się mega zajebiście. Ciężko już to ukrywać dłużej, że to jest moje auto marzeń. To jest numer jeden wśród aut do 5 milionów złotych, załóżmy, dla mnie. Wszystko idzie w dobrym kierunku, że tak powiem, żeby wam w ciągu miesiąca pokazać Dodge'a Vipera w moim prywatnym garażu. Marcin już wie trochę więcej, bo rozmawiamy jak kumple, wiadomo, poza kamerami. Medialnie nie chciałem tego mówić do dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest świetna okazja, żeby wam to zapowiedzieć przedpremierowo. A tu co mamy? Taka schowek w ogóle. A taki schowek mega fajny. Nigdy w życiu tego nie robiłem. To jest pierwszy samochód, który pocałowałem. Marcin, koniec tych pozytywnych emocji. Teraz trzeba się tydzień wyluzować, myślę, po tej przejażdżce. A tak już na poważnie, bardzo ci dziękuję za udostępnienie tego auto do nagrania, za to, że byłeś przy mnie, a przede wszystkim za to, że masz w swojej kolekcji bardzo unikatowy, nietypowy i zajebisty samochód. Staram się kupować coś ciekawego. No. Z tym akcentem zostawiamy was, bardzo dziękujemy za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się już jutro. Kolejny materiał, cześć!